Dzień dobry, o poranku 5 sierpnia. Witam Was z Łodzi. Witam Was słowami haseł biblijnych z naszej książeczki z Biblią na co dzień. W drugiej księdze Kronik, w 30 rozdziale, wierszach 18 i 19 czytamy. Panie, który jesteś dobry, racz odpuścić każdemu, kto swoje serce skłania do szukania Boga. Oraz w Ewangelii świętego Łukasza z 19 rozdziału, wiersz 2 i 3. Oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa. I może zastanawiacie się, dlaczego jako plener na dzisiejsze rozważanie wybrałem trzepak. Taką szarą, przybrudzoną trochę ścianę w tle. Otóż trzepak kiedyś odgrywał bardzo ważną rolę społeczną. Dzisiaj tych trzepaków jest jakby mniej. Być może dzięki nowoczesnym urządzeniom łatwiej jest nam czyścić nasze dywany w naszych domach, ale kiedyś trzepak był takim nieodzownym elementem wystroju każdego podwórka osiedlowego, czy nawet domu. Trzepak to nie tylko miejsce do trzepania dywanów, ale to też miejsce spotkań, miejsce wymiany zdań. Młodzi ludzie gromadzili się, by mówić o ważnych rzeczach, by wzajemnie się inspirować. Ale też z trzepaka widać lepiej i widać dalej. To jest nieodzowne w rozwoju młodego człowieka, by zmieniać perspektywę, by próbować zrozumieć ten świat i dostrzec coś więcej. I myślę, że w dzisiejszym słowie też spotykamy człowieka, który chciał zrozumieć lepiej i dostrzec więcej, ale to nie był nastolatek, to nie był młody człowiek, który wspinał się po drzewach czy wchodził na trzepaki. To był dorosły człowiek, ustatkowany, bogaty, zajmujący odpowiednią pozycję społeczną, a jednak nie bał się zmiany. Nie bał się wejść na drzewo sykomory. Nie bał się spojrzeń ludzi, którzy z całą pewnością plotkowali, co on robi. On się wygłupia, on się ośmiesza. A jednak ta chęć w Zacheuszu, by zobaczyć Jezusa, by zmienić coś w swoim życiu, by zrozumieć to, gdzie jest, a gdzie być powinien, była większa, była ważniejsza. Dlatego podejmuję to wyzwanie wbrew uśmiechom, wbrew wyszydzaniu ze strony środowiska, wchodzi na drzewo, by spotkać Jezusa, by zmienić perspektywę postrzegania swojego życia, swojego bycia tu i teraz. Moi drodzy, te dzisiejsze teksty biblijne właśnie do tego nas zachęcają. Myśmy nie bali się stawiać pytań o Boga, byśmy nie bali się szukać Boga, byśmy nie bali się zmieniać perspektywy swojego życia, by dostrzec więcej, by lepiej zrozumieć, czym jest życie, jak ono powinno przebiegać. Dlatego w tym nowym dniu życzę nam właśnie tego, byśmy nie bali się tej otwartości, zmiany perspektywy, byśmy nie bali się spotkać Jezusa, który być może ten nasz poukładany, wydaje się, świat chce wywrócić do góry nogami tylko po to, byśmy lepiej żyli, byśmy dostrzegli, czym jest wiara, nadzieja i miłość na co dzień. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty zmieniasz nam perspektywę, że Ty pokazujesz nam nowe możliwości, że Ty chcesz każdego z nas do siebie przyciągnąć. Niezależnie od tego, kim jesteśmy, jaką pozycję społeczną zdobyliśmy, ile jest pieniędzy na naszym koncie, albo jeżeli ich tam w ogóle nie ma. Dla Ciebie to nie ma żadnego znaczenia. Ty chcesz człowieka. Ty przychodzisz do człowieka, do każdego z nas, by nas odmieniać, by nam pokazywać piękno życia. Dlatego błogosław nas w tym dniu. Daj, abyśmy dali się Tobie poprowadzić przez ten dzień, ale i każdego kolejnego dnia, bo Ty chcesz być przewodnikiem po drodze naszego życia. Błogosław, ochraniaj i strzeż przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dobrego dnia.